Live. No, daj, tylko, kurwa, tylko daj, vloga nie kręć. Daj, tylko uważaj, bo jak mu dajesz, to najprawdopodobniej coś ci zepsuje. No, jak nie duź ani na ten guźnik, ani na ten guźnik. A ja uruchomię. I to już się nagrywa wszystko, nie? No! O, no, nie. To się kameruje. Hello! To dziwnie, jakby tam stoicie, chyba wolałbym być po tamtej stronie. Czemu? Nie lubisz, jak cię kręcą? No powiem ci, że... Przestałeś lubić. Jak jest, to mi wczoraj w ogóle chcieli motocykl ukraść. Nie, normalnie mi odcięli garaż, to o drugiej w nocy łańcuchami spinaliśmy i w ogóle przebieg. Jak ja wczoraj, to o trzeciej w nocy chyba spać poszliśmy. Normalnie garaż odgięty, szpara taka, to mamuszka bierze po policję dzwonić. Normalnie tragedia. Ten nowy. Motor nie padł. Ale to ktoś musiał wiedzieć. Bo wiesz co, ja nie wiedzą, bo to przez te pyłki się kurde rozeszło, wszystko w okolicy też. Tam musiałem kilku ludzi wziąć, bo się te dzieci z koza, każdy chce obejrzeć, rozpowiadają, a tu złodzieje też widzą, kurde, trochę. A to jest 200, to jest taka jak to, nie? Jest KTM. No, to też, a to jest 250. 250, no przejedźcie, a ja... No przejedźcie, a ja... Dobra. No, a ja uruchomię tego... Life'a, dobra? Podejdź! Nie bój się, widzę! Nie! A, bo mnie nie działa! Ha, ha, ha! I na koło! Ty miałeś to pokazać?
No ale bez prawa. Wtedy gazu, gaz dajesz minimalnie. Minimalnie, bo... Samo siłą tego, jak tak. I tu nie puszczasz sprzęgła, tylko trzymasz na półsprzęgle. Dzisiaj się tego uczyliśmy na tym. Musisz tu i do tyłu tylko. Pana spotkałem, projekt Simpson. Nie my spotkałem, a to kojarzę go. No spotkanie. Widział cię. A to on jest ten projekt Simpson? No. Bo ja mówiłem, a ja pierdzielę. To ja właśnie mówiłem, że jakby cię spotkał, to że nas widział. No i czekał z Danielem, poznał go, bo miał bluzę, nie? A pierdyka. No. To w ogóle tak jak z tych youtuberów, to jeszcze tam chyba taki, nie wiem, kojarzy Bambus Moton, teraz KX 25 lata. Chyba taki młody bryk jeszcze. A młody bryk, tam za dużo tych subskrypcji nie mają, ale ten też tam nagrywają coś. No tak to powiem ci więcej, to oprócz ciebie widzieliśmy tego Ferego od Bulliego, a tak jak Dave mówi, nie? Jedzie właśnie ten, to chyba Bulli, nie? Raz przejechał, później jedzie ktoś, kto też mówi, to też, że to Bulli. Taka sama wleina. To co, to spadam, lecę, nie? No za rok, kurde, to my tam razem, nie wiem, ja to za rok to tak myślę, no jak nie wiem, zależy jak będzie ta jazda szła tym motocyklem. Będzie ci szła. Zajmie to na razie taki rider, jak ja miesiąc nie jeździłem, to wczoraj tego KTM-a jak przypałowałem. Aha. To co, to nara, trzymajcie się. Do Black Opsa wbijajcie. Nara. To masz tak, że będziesz go miał zapisanego na YouTubie? No. To ja ci udostępnię nawet na fanpage'u, laptopa wziąłem ze sobą. Aha, dobra. Okej, okay, jest. No i teraz się wgrywa, nie? 11. No i leci, nie? No to w ogóle transmisji to nie robiłem jeszcze na YouTube. Ja nawet nie wiem, czy ja mogę, bo tam chyba trzeba zaznaczyć taką opcję. Możesz, masz. Tak to nie patrzyłem, gdy lecę te filmiki jakieś. Masz. Rób, to był więcej nabije, nie? Jeszcze się pali? Nie. Pali się, nie zepsułeś! Nie, że nie zepsułem, co miałem zepsuć? No. Dobra, to lecę, kurde, dalej. Fajnie. A tam coś ciekawego jest? Na pewno w padoku jest, bo te wszystkie drużyny, których normalnie... My myśleliśmy, że jesteśmy w tym padoku, co pisze coś tam Elite. Nie widzieliśmy nawet, że to drugi padok jest. Ale to dziwne, tam można wchodzić, a tu nie można. No nie, no bo tam masz dla zawodników, nie? Ale tam przecież też zawodnicy są, czy to są takie wystawowe bardziej? Tam wystawowe, tam są ten, musisz mieć wtedy opaskę. Żółtą mają zawodnicy, a my mamy... A ja właśnie się zastanawiam, kurczę. I później patrzymy, no nie, można patrzeć, tam trzeba zabierać. To postaram się tutaj na gumie pojechać. Kurde, Kiber, to odpal kamerkę, to ja do swojego wstawię vloga. Ale nie wiem, czy się nie wyjebie, może się akurat nie uda. Bo to nie jest mój motor, ja dopiero teraz... Ja jechałem. O, nagrałem wszystko i rozmowę. O,
zwykłe. A i ty dodaj psioci, bo zaraz to cię przytrwa. No. Się udało, jedna guma chociaż. Dzięki, że podjechałeś, to nie, no. Chyba, że musisz jechać jeszcze, gdzie możesz zostać, to już... No, jeszcze, no, ale zapalę, nie wiem, nie mam papieru. Mam papieru. Zapalę jeszcze, zapalę. Tutaj papery są, nie wiem, taki trochę wypasiony jest, nie? Na 22 tysiące jest wycenia. 2000, czekaj, to jest 15 chyba, wiesz. Ale jest bardzo taki przewidywalny, nie? Ta 350 moja. Ja też, jak ja mam te musy włożone, to jak to klei ten, ale też czasem na piachu się wydaje, że nie ma przyczepności, ale jak ci złapię przyczepność, to jak pójdzie do góry, to ja pierdzielę. Ale zarąbisty motor, powiem szczerze, ta najlepszy... Tu sobie ustaw wysoko, wiesz, jak na piachu będziesz jeździł. Ja to powiem ci, że w ogóle tu muszę zamieszanie, bo koleś, od którego tu kupiłem, to na motocrossie nim latał, to mam tak zamiar ustawiony, że prawie nic, no chyba, że skaczesz na hopa. Tak jak do takiej jazdy, to... A ja tam, ogóle... a ja wszystko staram się wszystko robić na motocyklu. Ale wiesz co, dawno w terenie nie jechałem, jak tu trochę przejeździłem, że tak sobie chwałem. Jak my tu od samego chodzenia pod tych góry to się spakaliście, to się wie. Z Danielem, z Endurogumą. Jak podjeżdżał, to na jednym kole, nie? No tam w ogóle widziałem, jak tam podjeżdżali. No. Cud, że tam nie chyba, nie ma, to że może ktoś tam w lewe zaliczył. I nie wpuszczają tak serwisu, nie? A Daniel mi załatwił ten motor, że wjechałem normalnie na start. Byłem przy starcie, nie? Przy belko, nie? Tak, i to pożyje nas, to nawet tu nie chcę. Ale mówiłem ci, jakbyś zadzwonił do mnie, to bym cię załatwił wejściówki i byśmy byli razem. No bo takie chodzenie, wiesz, no takie... Tak, no jak... właśnie to tak jak my, tak jak tyle, no. Co z widza, ty tam możesz zobaczyć tak, jak to naprawdę wygląda. No, z zawodnikami, z tymi wszystkimi. Fajne, podobają ci, w tamtym roku jakieś takie czarne robili, teraz niebieskie, fajnie wyglądają. Dzwonią, wzywają. Dobra. Nie, to żona. Sława z mój papierosu ukradnie, bo nie ma papierosu, bo on zostaje do jutra. Enduro Guma miał 700 miejsce, ten, no, Moto Boys, Paweł, kojarzę, 400. To oni tam mają 50 parę tysięcy na kanale, no. Czy to jacyś inni? Jacyś inni. Przepraszam, tu jest taki Moto Boys, albo Boys, ale przez Z. I on był 420. No to się tak kwalifikowało. No, ale jeszcze poprawkę robi, nie? A, to jest tak, że to można sobie poprawiać jeszcze, że jak ci nie uda, to... To jest po razie przejazd, jak się uda. Nie. Można poprawiać. Patrzę, ten założony. No. A też masz tarczę, a nie to od tego. No to jest słabka. Też masz tarczę, troszkę pomęczone. To mój na pacę już jest. Jeszcze się mega ładnie zaczął, a my się już wylepiliśmy. Właśnie pierdzielali jak szaleni, a drudzy to tak na spokojnie. Nie, to był dojazd do tego. A, to tylko tak, żeby... To był tylko dojazd, no. I potem to... Wiesz, ja nie wiem, bo ja byłem tylko tam w tej Belgii. A tam pewnie jeszcze jakiś tor jest, nie? Taki czasówka jadła i... Różne są, ale nie byłem wszędzie. Daniel.
założyć, wiesz, no wiadomo, bo jak będzie ci się często grzał, to ci i tak pójdzie. Wiesz, o co chodzi? Nie, to widziałem, że pewnie to będzie już do wymiany. Mówiłem, właściwie wcześniej jeszcze nie robił remontu, a rok przelatał i to jeszcze na torze, to... Ale mówię, wentylatory nie sprawdzą. Jakieś tam kostki są do tego podłączenia, to tak. Nie trzeba, bo to no. U mnie też jest ta wersja Six Days, ale to z tych, to chyba nie wiem, no. Dziwne, że nie zamontowali. W sumie jak wyjęli półki i włożyli od zwykłego, to może i te wersje. To nie wiem, co tam było z tym motocyklem robione. No. A ja sobie jeszcze, wiesz, siedzisko sobie splanowałem, nie? A wyciąłem. Ja nie mam takiego wysokiego. A, że tu masz niżej? No, ja, to, ja mam dotąd. A to też jakaś taka gąbka. Ja mam taką jakoś chropowato, ale też tak trzyma, nawet nie wiem, czy nie lepiej niż tak. A ja mam tak do enduro typowo, z tymi kratownicami, nie? A to jest takie, wiesz, słabe. Zdjęcie zrobię, jakie ja założyłem. Ja tam jakieś takie, nie wiem, widziałem je chyba na MX-ie. No one chyba takie gumowate trochę jest, no. I samemu do obszycia, nie? No, jak się weźmie, to no. Tam tylko ten trzeba mieć zszywacz. No, zszywacz. Zaopatrzyłem się w taki zszywacz. Kurde, a to tu tłumiki, ja pierdzielę, ta Akropowicza, no. Wtedy ja pierdzielę. No trochę się postarał Sławas, no trochę, nie? Pieniędzy dołożone. No. No dbałem o to coś. No nawet mam. I zrobił te nożyce, nie? Znaczy te cyrkle, nie? Na gumie. No, przed chwilą uczył się i zrobił. To czekaj, to jak to jest, że masz ten taki pion i tak wolno jedziesz? Tak, no, ale pamiętaj wtedy te palce na podrzędze, nie? A ja to mało, prawie wiesz, nic. Ja tam taki na przykład problem, nie, że jak podniesiesz za wysoko, to drukowo nogi ściągasz spod nóżki, bo myślisz, że polecisz, to ja tak mam, nie? Nie, no to musisz trzymać jak najbardziej. No to łatwo tak powiedzieć, a... Bo widzę, że jeszcze ten jest dołożony, żeby się patyki nie wciskały. No, tu ma przecież na tym tarczę osłonę, nie? Na kamienie. Uchwyty. No, ale po piasku idzie jeździć na kole. Nie ma jak się rozpędzić, bo teraz trzeba hamować. Ale no. Patrzę, identyczne są te podwyższenia półek jak u mnie i tutaj te otwory. Ja myślałem, że tu ktoś coś przerabiał, a to patrzę, tak oryginalnie jest. No, na tym ma takie. Dobra, to lecę. Dzięki, że podjechałeś sobie. Ja dzięki, że w końcu chciałeś się spotkać. Nie ma problemu. Nara. Pali jeszcze się? Oddaj kamerkę. Pali jeszcze się. No, to spada. Nara. Siemano. Siemano.